Jest pokusa, żeby te zagrożenia, o tych zagrożeniach nie mówić, nie informować, żeby to się toczyło w ramach tych rozbitych wydziałów. No jak wiemy, takie sytuacje, gdzie dochodzi do konfliktów i te konflikty są przedłużane, szkodzą nie tylko osobom, które są poddawane temu mobbingowi, ale szkodzi również wizerunkowi urzędu i szkodzi wizerunkowi miasta Poznania jako takiego, a tego byśmy nie chcieli, żeby nasze miasto ucierpiało na takich sytuacjach. Cały czas mówimy Urząd Miasta, prawda, ale Urząd Miasta to są także spółki komunalne i chcielibyśmy także, żeby ten Urząd Miasta wziął odpowiedzialność za spółki komunalne wreszcie i nie mówił, że to są spółki prawa handlowego, z którym on nie ma absolutnie nic wspólnego, powiedzmy sobie wprost, no ma wspólnego bardzo, bardzo wiele, jeżeli obsadza radę nadzorcą i obsadza także zarząd w tychże spółkach. Chcielibyśmy także, żeby zarządy tychże spółek również podlegały pod kodeks dobrych praktyk, który Rzecznik Praw Pracowniczych wypracuje.